Nie widziałaś nigdy śpiącego gliniarza? Chciałam cię obudzić. Delikatnie. Sam się obudziłem. Podobno nagłe przebudzenia powodują stres. Wiem, po co przyszłaś, ale możesz na to nie liczyć. Na co nie liczyć? Dobrze wiesz. Nie wiem. Która godzina? Nie mam zegarka. Za pół godziny zaczynasz lekcję. I co z tego? I chcesz, żebym ci napisał usprawiedliwienie? Wcale nie. To dobrze, bo i tak ci nie napiszę. Wiesz, zaczynam żałować, że cię nie obudziłam. Nie zdasz. A jak nie zdasz, przyniesiesz wstyd rodzinie. Ale ja bardzo chętnie pójdę do szkoły. Dzisiaj mam 3 klasówki. Z chemii mam 2 pały. Jak dostanę 3, to nie zdam. Poza tym nie wiem, po co komu różniczkowanie. Różniczkowanie. Pa, braciszku, idę do szkoły. Idę do szkoły tylko po to, żeby nie zdać. Przyniosę wstyd rodzinie. Nie zdam, nie zdam, nie zdam, nie zdam. Poczekaj. Czy to ty przyniosłaś tę paczkę? Nie. To cześć. Widziałam tych, co przynieśli paczkę. Jazda do szkoły. To byli kobieta i mężczyzna. Mieli długie rogi i byli zieloni. Nie, mówili po rosyjsku. A nie po mongolsku? Może. Jeśli Mongolia leży w Rosji. I właśnie po to masz iść do szkoły. Jesteś bez serca. Tak jest, bo potem twoje dzieci powiedzą mi: wujku, czy ty wiesz, że mama myśli, że stolicą Mongolii jest Londyn, a stolicą Rosji Moskwa? Nie dopuszczę do tego. Nie zgodzisz się na Moskwę? Precz! Minęłam się z twoją siostrą. Wyglądała jak dziecko dotknięte mongolizmem. Co to? Zostawili tu jacyś Rosjanie. Co powiedzieli? Nic nie powiedzieli. Zostawili i poszli. Stolicą województwa krośnieńskiego jest Krosno. Mogę ci wymienić stolice wszystkich województw. Tylko pozwól mi zostać. Tak? Wymień stolicę katowickiego. Nie, 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 nie. Zrozumiałaś? Jak kiedyś twoje dzieci spytają mnie: ciociu, czy tatuś jest dobrym człowiekiem? Powiem im to samo. Co im powiesz? Nie, 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 nie. Minąłem się swoją siostrą. Wyglądała... Wiem, jak wyglądała. Robiła wrażenie, jakby się w niej coś zacięło. Co to za paczka? Prezent od Rosjan. Nie pukaj! No przecież jest zamknięta i opakowana drutem. Jeden jest zielony, a drugi czerwony. No to... Nie ruszaj się! Słyszysz coś? Coś tyka. To zegar na ścianie. Słyszysz coś jeszcze? Sprawdźmy Pershingiem. On się na tym zna. Kupiłem go od jednego sapera. Musiał się pozbyć psa, bo nie mógł utrzymać smyczy w zębach. Myślicie, że tam jest... Myślimy. Ale kto nas aż tak nie lubi? To co robimy? Są dwie możliwości. Dzwonimy po saperów, albo nie dzwonimy po saperów. Jak zadzwonimy, to przyjadą. No właśnie. No to zadzwońmy. A jak tam nie ma bomby? Przecież Pershing coś wyczuł. Ludzie są umylni. Ja myślę, że powinniśmy być rozsądni. Cicho bądź. Chciałam tylko powiedzieć, że jeśli ta bomba jest tak duża jak ta paczka, to wysadzi pół dzielnicy.
nie dzwonimy. Jest pan pewien? Jeżeli przyjadą, a tam nie będzie bomby, to będą się ze mnie śmiać do emerytury. To nie tak długo. Opiszą nas w gazetach, a góra obciąży nas kosztami akcji. A jak wybuchnie bomba, to obciążą nas kosztami pogrzebu. To może rzućmy monetę. Rozerwę na strzępy, idiotę. Co to tu postawił? Nie padnę. Nie mam już 18 lat. To jest bomba! Przynajmniej wiemy, że można nią grać w piłkę. Co to za paczka? Nie dotykaj! Nie jestem głucha. To bomba! Obejdź ją szerokim łukiem. Mogę w ogóle wyjść. Proszę bardzo. Żartowałam. Myślisz, że zostawiłabym was z bombą? Pewnie. Jeśli to bomba, to dlaczego nie wybuchła, jak Stępień ją kopał? Kopałeś bombę? Znacie jeszcze jakiegoś policjanta w tym kraju, który kopie bomby? Materiały wybuchowe nowej generacji w ogóle nie wybuchają. Kamień spadł mi z serca. Jak się je kopie, łamie czy rzuca? Semtex wybucha na skutek reakcji chemicznej, to samo C4 czy Playboys. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że tą bombą bawił się profesjonalista. Profesjonalista? Muammar Kaddafi, Mel Gibson, Leon Zawodowiec. Ktoś chciał, żebyśmy otworzyli tę paczkę. To może jej nie otwierajmy. Przesuńmy ją pod ścianę, niech sobie stoi. Zaczęło się. Mamy jakieś 60 sekund. Co będzie potem? Bum. Ktoś to musi rozbroić. Czarku? Co? Wiem, mam świadomość, że to jest bardzo niebezpieczne. Ja też. Ale od ciebie zależy los setek tysięcy ludzi. Oczywiście zawsze możesz powiedzieć nie. Nie! Nie zmuszaj mnie, żebym wydał rozkaz. Rany boskie, ja mam siostrę. Orzeł. Czy reszka? Nic z tego. Zawsze mam reszkę. Kobiety, zwierzęta i dowódcy nie grają. Dobra. Reszka. Orzeł. O, reszka? Masz szczęście, chłopie. Wyjdźcie wszyscy. Chodźcie, jemu już nie pomożemy. Ja zostaję. Myślicie, że też powinienem zostać? Zaświadczy o waszym bohaterstwie? Wszyscy powiedzą, że bomba wybuchła przez nieostrożność. Albo że... O, za rozbrajanie zabrał się ślepy. Przeciął nie ten kabel i zniknęło pół dzielnicy. Ale jak stąd wyjdę, to powiem, że dzielnie postanowiliście popełnić zbiorowe samobójstwo. Dobra, zostaję.
przynieść nożyce do cięcia drutu? Tak jest. Tylko, że my nie mamy nożyc do cięcia drutu. Ale mamy nożyce do przycinania krzewów przed posterunkiem. Są w magazynie. Mam. Mam je tutaj. To przynieś. Wiedziałem, że tak powie. Przytrzymaj zielony drut. Ja miałem tylko przynieść nożyce. Poza tym ty trzymasz zielony. To przytrzymaj różowy. On jest czerwony. Widzę. Nie jestem daltonistą. Uspokój się. Może jest trochę różowawy. No dobra. Jestem daltonistą, wydało się i co z tego? Nic. Teraz już wszystko jedno. Poczekaj! Skąd wiesz, który przeciąć? Z pewnością jeden z dwóch. Poza tym, co za różnica, kiedy oba są szare? Poczekaj! Ale skąd wiesz, który? Nie wiem, ryzykuję. Ale jeśli przetniesz niewłaściwy, wylecimy w powietrze! To możliwe. Jakie mamy szanse? 50%. I stawiasz nasze życie w stosunku 50 na 50. Żona chce mnie zostawić. Nie mam pieniędzy, tracę wzrok i jestem daltonistą. Co mi zależy? Zaraz! Te kolory muszą mieć jakieś znaczenie. To znaczy, po coś są kolorowe. I co z tego? Czerwony zawsze kojarzy się z ogniem, więc jeśli przetniemy czerwony, będzie wybuch. Dobra, tnę zielony. Ale ktoś mógł pomyśleć, że tak pomyślimy i podłączył do zapalnika zielony, żeby nas zmylić, a skoro tak pomyśleliśmy, to pewnie on też tak pomyślał i podłączył czerwony, bo wiedział, że my pomyślimy, że to zielony. No to który mam przeciąć? To może przetnijmy oba naraz. Tnę czerwony. Nie, zielony. Zdecyduj się, albo sam sobie tnij. Dobra. Tnę. Czerwony. Poczekaj! A jak to się zielony? Robi? Wolę, żeby potem było na ciebie. Dobra. Tnę ten z prawej. Masz spaloną twarz! A nie mówiłem? O, ale masakra! Ty co widzisz? Nic nie widzę! To niczym nie świadczy! Co za horror! Czuję smak krwi i spalonego mięsa! Jak w krwawej siekierze cztery! Jesteś oszpecany! Do końca życia! Co za nieszczęście! Będziesz mógł chodzić tylko nocą. Dzieci będą uciekać na twój widok. Nigdy już nie spojrzy na ciebie żadna nastolatka. Zawsze myślałem, że spalone mięso smakuje jak spalone mięso, a nie jak powidła śliwkowe. Wybuchło powidłami. Dorwę tego żartownisia i wypruję z niego flaki. Nie! Kiedy przecięliśmy drut, spod sufitu spadła szmata do podłogi, przesączona powidłami. Musiała być sprzężona z paczką. Byłaś dzielna. Jesteś w szoku. Możesz zamknąć buzię? Możesz coś powiedzieć? To znaczy, że straciłaś głos. Padnij do mnie, jak będziesz chciała o tym porozmawiać.
Pani przyjechała z bardzo daleka. Narzeczony miał ją odebrać na dworcu. I nie przyszedł. Nie. Świnia. Ale na pani miejscu postarałbym się go zrozumieć. Co tu się stało? Dlaczego Kasia leży za biurkiem? Co to za pudło? Rzeczywiście leży za biurkiem. Pewnie dlatego, że zemdlała, jak stępniowi wypaliło oczy. Źle się czuję. Ale już wszystko w porządku. Właśnie zmywa z siebie resztki spalonego mięsa. Pani tutaj poczeka, my poszukamy tego Majsterkowicza. Oczywiście, proszę spocząć. I niech się pani nie martwi, w razie czego wiem, jak odebrać poród. Uczyli nas tego w szkole, postępowania w nagłych przypadkach. No budź się! Kocham cię. Nie zwracajcie na nią uwagi. Jest w szoku. Wąż. Mówiłem, że zwariowała? Nie męcz się, Zosiu. Widziałem, że pani jest w ciąży. A ten jej narzeczony to bydle. Pewnie ma węża w kieszeni. To pani przyniosła tego węża? No to pani szczęście. Uciekamy? Niech pani wciągnie brzuch, to on zejdzie. Kurczę. Jest gorzej niż myślałem, widzę żmiję. Niech ktoś otworzy drzwi. Chcesz, żeby udusił kogoś z miasta? Lepiej z miasta niż z nas. Dzwoń do zoo. Nie działa. Jesteśmy odcięci. Panie komendancie! Pomówiliście wszyscy? Co to ma być? Stowarzyszenie Umarłych Poetów? Tam jest wąż. Błagam was, zabierzcie mnie stąd! Jest wielki... To brzmi ja. Idź do niej! Jezu, pomóżcie mi, przecież jesteście policją, błagam! Proszę wytrzymać, idę do pani. Tylko niech pan potem nie mówi, że pan tego nie widział. Wstawaj, kobieto, nie mamy czasu. Weź ją
Za nogi. Za ramiona nie dasz rady. W magazynie jest wózek inwalidzki. Po tym, co umarł, jak chciałem mu pomóc. Jeszcze jeden wysiłek i pojedziemy do szpitala. Gdzie ona jest? Odjechała. Momencik, zaraz pani pomogę. Nie zostawię go samego. Ma pan rację. Sam długo jej nie odkopię. On tu był. Widziałeś, jak wychodził? Stój przy drzwiach. Jak coś zobaczysz, strzelaj! Wody. Zaraz przyniosę. Wody mi odeszły. Dokąd poszły? O rany! Zaczęło się. Odwieź ją do szpitala. W godzinach szczytu? Poród się zaczął. Jejku, ja rodzę. Rodzić. Tu jest wąż. Proszę się nie martwić. Nasz kolega jest wszechstronnie wyszkolony. Nie takie rzeczy już odbierał. Tylko nie on. Proszę się rozluźnić i pomyśleć o czymś przyjemnym. Na przykład, że dziecku urodzonemu na posterunku nigdy nie zabiorą prawa jazdy. Zabierzcie go stąd, bo urodzę. Nie, to nie. Idę sobie. Ani się wasz. No dobra. No to co? Rodzimy? Myślałem, że jak się zdenerwuje, może zacząć rodzić. A, ona mówi wody, wody! Krzyczy! Ty sam czy egoisto! Ty męska świnio! Świnia jest rodzaju żeńskiego. Wszyscy jesteście tacy sami. Potem musimy przez was cierpieć. To wszystko przez ciebie, sukinsynu. Na pewno nie przeze mnie. Nie znałem jej wcześniej. Przyjdź!
pamięczać. Wąż. Co by to nie było, pokocham jak swoje.